przede wszystkim fajnie, że udało nam się wygrać mecz po trzech porażkach z rzędu. Bardzo tego potrzebowaliśmy. I teraz trzeba to, musimy kontynuować teraz tą dobrą dyspozycję, żeby w kolejnych meczach zdobywać punkty. Na szczęście strzeliłem już na wynik 2-0, co trochę nas uspokoił, ale w tym meczu i tak byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną, zagraliśmy lepiej niż w trzech poprzednich meczach i to widać było na boisku. Wiemy, że Ruch jest bardzo dobrą drużyną, zwłaszcza jeżeli chodzi o grę na własnym boisku. Wiedzieliśmy, jak mamy grać, ale niestety pierwsza połowa nam się zupełnie nie ułożyła, graliśmy źle, słabo. Ruch wykorzystał stały fragment, prowadził do przerwy. Po przerwie dołożył jeszcze jedną bramkę i praktycznie było już po meczu. Chociaż ruszyliśmy, chcieliśmy coś strzelić, mieliśmy nawet swoje okazje. Przypominam dwie lub trzy sytuacje. Kiśniczenko miał super, bo sam na sam praktycznie z bramkarzem nie strzelił. Jeżeli się takich sytuacji nie wykorzystuje, to nie ma co myśleć o pozytywnym wyniku. My nie wychodzimy na boisko po to, żeby przegrywać mecze. W nas też to się działo, te trzy porażki, ale w końcu padły mocne słowa, wzięliśmy się do kupy i widać było na boisku drużynę, że jeden za drugiego biega i tak będziemy próbowali dalej grać. Potrzebowaliśmy dokładnie właśnie takiego meczu. Ostatnie mecze mieliśmy nieudane, teraz wygraliśmy. Wiedzieliśmy, jakie popełniliśmy błędy w tych ostatnich spotkaniach. Wyciągnęliśmy wnioski. I przyniosło to dzisiaj rezultat. Jest edukacja, bo i dla dzieci, i dla żony, rodziców, ale przedwczoraj zmarła mi babcia i właśnie zaraz wsiadam w samochód, jutro mam pogrzeb, także to szczególnie dla babci.